Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział jedenasty. Będziesz więc miłował Pana, Boga swego i przestrzegał Jego zarządzeń, Jego ustaw i Jego przykazań. Dzisiaj wyznacie, lecz nie wasi Synowie, którzy tego nie poznali i nie widzieli, karanie Pana, Boga waszego, Jego wielkość, Jego możną rękę i Jego wyciągnięte ramię, Jego cuda i czyny, których dokonał w Egipcie na faraonie, króle egipskim i na całej Jego ziemi, oraz to, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego wozom, które zalał wodą Morza Czerwonego, gdy was ścigali, a zgładził ich pan aż do dziś. I to, co uczynił dla was na pustyni, aż do waszego przybycia na to miejsce, i to, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich spośród całego Izraela. Oraz ich rodziny i namioty, i cały dobytek, który ciągnął z nimi, gdyż Wasze oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, którego dokonał. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja Wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie, i abyście długo żyli na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać Waszym ojcom i ich potomkom ziemię opływającą w mleko i miód gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąć, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem nawadniałeś swoimi nogami jak ogród warzywny. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg Twój się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego, od początku roku do końca roku. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga Waszego i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to On będzie spuszczać deszcz na Waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a Ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. On też będzie dawał na Twoich polach trawę dla Twojego bydła, a Ty będziesz jadał dosyta. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść, i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Gdyż Pan wybuchnie na Was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan Wam daje. Przyjmijcie zatem te słowa moje do swego serca. I do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki, i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu, i gdy jesteś w drodze, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach Twojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się dni Wasze i dni Waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać Waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad Ziemią. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając, to Pan wypędzi przed Wami wszystkie te narody, a Wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od Was. Każde miejsce, po którym stąpać będzie Twoja stopa, będzie Wasze. Granica Wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu. I od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. Nikt się przed wami nie ostoi, Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak Wam przyrzekł. Oto ja kładę dziś przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga Waszego, które ja Wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przekazań Pana, Boga Waszego, i zejdziecie z drogi, którą Wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi Bogami, których nie znacie. Gdy więc Pan, Bóg Twój, wprowadzicie do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal. Są one z tamtej strony Jordanu, idąc drogą na zachód, w ziemi. Kananejczyków mieszkających na stepie naprzeciw Gilgal, w pobliżu dąbrowy mory. Gdy przekroczycie Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, wam daje, a posiądziecie ją i zamieszkacie w niej, starannie spełniajcie wszystkie ustawy i prawa i nakazy, które kładę dziś przed wami.